Generalnie dzisiaj mamy otwarcie, bardziej zainicjowanie nowego programu europejskiego, to jest European Innovation Digital Hub. To jest program w zakresie cyberbezpieczeństwa, dedykowany dla MŚP, firm z naszego województwa opolskiego. To jest bardzo cenna inicjatywa, finansowana bezpośrednio z Brukseli. W tej inicjatywie bierze w kraju aż 12 podmiotów. Głównym liderem jest spółka krajowa Exatel, która jest reprezentowana jako główny dostawca bezpiecznej sieci internetowej w Polsce. Jeżeli chodzi o tę prezentację, to właśnie będziemy prezentować nasz punkt widzenia. Natomiast okazało się, że taki sam program, bo to jest program dedykowany dla całej Unii Europejskiej, jest dedykowany również w Niemczech. I będziemy dzisiaj gościć przedstawiciela Saksonii, którzy również taki program wdrażają u siebie. My mówimy o takim bezpiecznym prowadzeniu biznesu, ale w tej przestrzeni wirtualnej. Chodzi o dedykowane zasoby chmurowe, dedykowane zasoby wysokiej gęstości obliczeniowej serwerów, tak aby każdy wiedział, że jego biznes nie musi być na laptopie i wszystko jest na laptopie i teraz jeżeli ten laptop jego zostanie zalany, to mu wszystkie dane znikną. Jeżeli on będzie korzystał z tych rozwiązań, które my będziemy oferować i promować w ramach tych szkoleń, to będzie wiedział, że on jest bezpieczny. A to bezpieczeństwo jest bezcenne. Mamy przypadki właśnie hakowania biznesów, szczególnie teraz małych, coraz bardziej jest to, nasila się, tak? Gdzie firmy, żeby odzyskać dane, muszą powiedzieć pewne tamtiemy, żeby odzyskiwać te dane. To nie jest powiedziane, że my się na wszystko zabezpieczymy, ale jednym z elementów zabezpieczenia to jest właśnie to cyberbezpieczeństwo. W ramach naszego projektu można powiedzieć, że mamy takie cztery obszary dosyć interesujące. Pierwszy z tych obszarów to jest tak zwany obszar szkoleniowy, gdzie będziemy łączyć małe i średnie przedsiębiorstwa z instytucjami publicznymi. Każda z tego typu inicjatyw to możliwość po pierwsze też spotkania się i przedsiębiorstw, i instytucji publicznych, natomiast będziemy tutaj jakby bazować i wykorzystywać wiedzę przedsiębiorców do tego, żeby łączyć te instytucje publiczne w kontekście jakby tej cyfryzacji i chociażby zabezpieczenia danych. A oczywiście te szkolenia też będą obejmowały samych przedsiębiorców. Tutaj jeszcze tworzymy te moduły szkoleniowe. W tej chwili zbieramy informacje z rynku, jakie szkolenia byłyby najbardziej atrakcyjne i dla przedsiębiorców, i dla instytucji publicznych. Drugim takim modułem jest networking, czyli spotkanie w ogóle tych naszych przedsiębiorców z instytucjami publicznymi, po to, żeby tworzyć tą, myślę tutaj, sieć współpracy, ale też się podzielenie się różnego rodzaju, po pierwsze, z jednej strony wiedzą, o której już wspomniałem wcześniej, ale też problemami, które napotykają instytucję publiczną, chociażby w kontekście zabezpieczenia danych, bo to jest rzecz bardzo ważna i bardzo istotna. Trzeci moduł też jest dosyć ciekawy, interesujący, czyli finansowanie. Będziemy mieć możliwość wskazywania i przedsiębiorcom, i instytucjom publicznym, jakie są możliwości finansowania z pieniędzy unijnych, różnego rodzaju projektów, które będą chcieli wspólnie pisać. No i czwarty element, wykorzystujący jakby zasoby parku technologicznego, czyli data center, czyli tych wszystkich zasobów, nazwę to bardzo prosto, dyskowych, gdzie park naukowo-technologiczny jest liderem w naszym regionie, jeśli chodzi o przechowywanie danych, zabezpieczanie tych danych. Tutaj i przedsiębiorcy, i instytucje publiczne będą miały możliwość przetestowania przede wszystkim tych możliwości, no i nawiązania współpracy jakby w kontekście, powiedzmy, kolejnych lat i czy przechowywania danych, czy tworzenia jakichś interesujących rozwiązań.